Są pieniądze na to, żeby realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. One będą realizowane, są na to pieniądze. Myśmy zapisali to w prawie oświatowym, ale w związku z tym, że zdarza się tak, że niektóre samorządy uciekają od takiej realizacji finansowej tych zadań, w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych bardzo mocno to precyzujemy, że te pieniądze, które są w wadze przeznaczone na dzieci z niepełnosprawnościami, muszą być wydane na pomoc, na wsparcie, na zajęcia dla tych dzieci. I myślę, że jestem o tym przekonana, że tak się będzie działo, bo wszyscy mamy świadomość, że najważniejsze jest dziecko i trzeba wesprzeć rodzica, który często boryka się z trudami wspierania, wychowania dziecka z niepełnosprawnością i bardzo jestem przekonana, że chce dobra dla dziecka i my to widzimy, słuchamy rodziców i to realizujemy.